Nie zawsze sława i pieniądze idą w parze z urodą. Dzisiaj pokażemy gwiazdy, które są tego idealnym przykładem. Kiedyś łamały serca zwykłych śmiertelników, a dziś nikt się już nimi nie zachwyca. Val Kilmer, niegdyś bożyszcze kobiet. Dzisiaj? Zobaczcie sami. Val Kilmer grał w takich filmach jak Top Gun, The Doors, Święty czy Batman Forever. Aktor jest wyznawcą Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki. Co ciekawe, Val odrzucił rolę w Dirty Dancing, którą później zagrał Patrick Swayze. I uwaga, tak samo potraktował rolę Neo w filmie Matrix. Aktor grając rolę Morrisona w filmie The Doors sam śpiewał wszystkie koncertowe urywki. Podobno członkowie grupy mieli problemy w rozróżnieniu głosu Kilmera i Morrisona. W naszym zestawieniu znalazła się także amerykańska aktorka Cybill Shepherd. Grała m.in. w kultowym obrazie Taksówkarz oraz serialu Na wariackich papierach. W ramach ciekawostki powiemy, że jej imię jest wynikiem połączenia imienia jej dziadka Sia oraz jej ojca Billa. Cybill wyznała, że w przeszłości padła ofiarą molestowania seksualnego. Boy George to jedna z niezaprzeczalnych ikon lat 80. Największe sukcesy odnosił jako wokalista zespołu Culture Club. George jest homoseksualistą. W latach 80. był związany z perkusistą Culture Club Johnem Mossem i większość napisanych przez niego wówczas piosenek opowiada o ich burzliwym związku. Boy gościnnie wystąpił m.in. w serialu Drużyna A. Już w latach 80. uzależnił się od heroiny i kokainy. Miał poważne kłopoty z prawem. W ubiegłym roku został skazany na 15 miesięcy więzienia za znęcanie się nad pracownikiem agencji towarzyskiej. Plotkarnia. Ten pan już gościł nas w programie. Mickey Rourke to kolejny dawny idol kobiet. Występował w takich kinowych hitach jak Harry Angel, 9,5 tygodnia, Ćma barowa czy Dzika orchidea. Nie stronił od scen seksu. Tak jak poprzednik, Rourke borykał się z nałogami, a także poddał się licznym operacjom plastycznym. Powrócił w wielkim stylu w filmie Zapaśnik. Koleżanka po fachu Kim Basinger nazwała go ludzką popielniczką z powodu ilości wypalanych przez niego papierosów. Shannen Doherty. Niewiele mówi nam to nazwisko, ale Brenda z serialu Beverly Hills 90210 już jak najbardziej. Gwiazda opuściła plan serialu Beverly Hills 90210 w 94 roku z powodu kłótni z innymi członkami obsady. Później było już tylko gorzej. Shannen dwukrotnie pojawiła się na okładce Playboya. W czerwcu 2001 roku została skazana na 3 lata w zawieszeniu i roboty społeczne za jazdę po pijanemu. Ma alergię na czekoladę i wełnę. To tyle na dziś. Forum na dole jest do Waszej dyspozycji, a pod adres widoczny na ekranie wysyłajcie pomysły na dalsze plotkarnie. Cześć!